Iwona Zajączkowska, witam w kolejnym odcinku Vanilla Disco. Nasz dzisiejszy gość urodził się 27 maja 1970 roku w miejscowości Prostki koło Ełku. Lider i wokalista zespołu Disco Polo Boys. Oprócz 20 płyt nagranych z macierzystą grupą, na swoim koncie ma także wydaną w 2000 roku solową płytę pod tytułem Zakochany facet. Ma żonę Annę i dwóch synów. Ma na swoim koncie występ w filmach Kochaj i rób co chcesz oraz Trzymajmy się planu. Kompozytor i autor tekstów. Jego utwory takie jak Jesteś szalona, Wolność, Kochana, uwierz mi, stały się przebojami. Moim i Państwa gościem jest Marcin Miller. Zajrzymy również na sesję zdjęciową, ekskluzywną sesję Justyny Mosiej z Buenos Aires i Marcina Niewiadomskiego z formacji Be Cool. Z tej strony formacja Be Cool! Z tej strony Jacek i Ombre! Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów. Serdecznie. Pozdrawiamy, całujemy, oglądajcie nas, oglądajcie tą wspaniałą telewizję i całusy. Peace and harmony. Witam Cię, Marcinie. Cześć. Pewnie słyszałeś to pytanie już nieraz. Powiedz nam, jak powstał zespół Boys? Od czego to się zaczęło? Ale nasi słuchacze na pewno i radio i telewizowi by chcieli to wiedzieć. No, dla tych wszystkich, dla młodego pokolenia, którzy jeszcze nie znają historii zespołu Boys, to zaczęło się niedaleko stąd, niedaleko Białegostoku, ponieważ wszystko zaczęło się w miejscowości Prostki. Tam też spotkałem się z kolegami, z pierwszymi, jeśli można tak się wyrazić, członkami zespołu Boys, z Robertem Sasinowskim, z Krzysztofem Cieciuchem, Andrzej Rogowski, Maciej Ziółkowski i ja, czyli Marcin Miller. My założyliśmy zespół. Ten zespół pierwszą nazwę nosił Las Vegas, potem była nazwa Black and White, a potem
już tak od 91 roku. Przechrzciliśmy się na zespół Boys i tak już od 20 lat istniejemy pod tym szyldem. Powiedz mi, czy pamiętasz, skoro to 91, to była pierwsza płyta, kaseta, tak? Kaseta wydana. Powiedz mi, czy jeszcze pamiętasz swój pierwszy koncert? Jak on wyglądał? Może tak, pierwszego koncertu, jako takiego stricte pierwszego, nie pamiętam. No ale pamiętam te początki, no bo to przecież wiadomo, że jak zespół powstaje, to nie ma od razu gruszek tam, nie wiem, na wierzbie i tak dalej. I nie grywa po dużych salach, po jakichś tam wielkich imprezach, tylko graliśmy takie małe, wiejskie imprezy, typu, nie wiem, jakieś dożynki, wesela. I najdalszy, nie wiem, nasz koncert wtedy to był może, nie wiem, w Olesku, gdzie wiesz, od Prostych był raptem, nie wiem, 30 kilometrów, może trochę więcej, no i tyle. Tak więc pierwszy koncert, albo jedne z pierwszych koncertów to były w Prostkach, no i tam w okolicach. Gosze, Rydzewo, o, w Rydzewie pamiętam fajne imprezy, tam naprawdę dużo ludzi przyjeżdżało i może miejsce było takie jak wielkość mojego salonu, przychodziło może nie wiem, z 70 osób i to było już full, jak przyszło 150 to był już luksus, nie wiem, tam ludzie kupowali tam po jednym platonku i po połowie od razu zdjęcia wypijali, to było fajnie, no. Ja potem musiałem oczywiście jeszcze, bo to się grało wtedy, no takie pełne 8 godzin, się przyjeżdżało tam o godzinie 20 i grało się już o 21, nawet do 4 nad ranem. No i potem wiadomo, trzeba było te jajka pić już nawet w trakcie. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy chłopaki po prostu polecieli na wiosce po jajka dla mnie i przynieśli jajka i kazali mi pić, bo ja nie dałem rady naszej sztandarowej piosenki wykonać, Wolność, a tam wtedy Wolność tak dość wysoko śpiewaliśmy, bo to było od amolu, tak więc tam naprawdę musiałem się spinać, żeby to zaśpiewać. No ale to były piękne czasy, to się naprawdę mile wspomina. Początki były piękne. O, tak. Słuchajcie, sesja trwa, więc słuchajcie, nie możemy jeszcze dużo powiedzieć, ale zaczyna się bardzo ciepło, nawet powiedziałbym gorąco. No jesteśmy teraz w spa, znaczy w jednym z kilku pomieszczeń, gdzie stwarzamy tą naszą sesję. Słuchajcie, ale ja myślę, że będzie interesujące. Słuchajcie, mamy trochę kołeczków, kłody pod nogi, standardowo u mnie od początku zawsze tak było, ale zawsze kończyło się dobrze. Tak, pozytywnie, że... kochanie. Nie wytnę tego. Nie ma co wycinać. Nie. Spoko. Nie wycinać tego, myśl pozytywnie. Kochani. Justyna, dlaczego Be Cool? Dlaczego Mark? Sama wiesz, znamy się prywatnie, sama wiesz, że nie dom. Nie jestem dla wszystkich, o tak. Także myślę, że to jest dobry wybór. Marcin. Dlaczego, na mnie tego nie wiem. Wiem tylko o tyle, że internet po prostu to jest potęga ludzka. No tak, oczywiście. Nawet się cieszę, przynajmniej udawać, że się cieszysz.
Nie, no, to, nie, bardzo zaskoczony byłem tym pomysłem i jest to dla mnie naprawdę super, super kobieta, która w ogóle ma w głowie naprawdę niesamowite pomysły, gdy mogła nas zaprosić, nie znając nas wcześniej. Dlatego moja reakcja była bardzo spontaniczna, tak jak ta propozycja, i jestem tutaj, a nie dzięki. Marcin, powiedz mi, jak wrażenia przy takiej kobiecie, tak? Na pewno nie mogłeś opanować wszystkich emocji. Powiem tak, jestem, znaczy powiem w skrócie, jestem tylko mężczyzną. Jacuzzi, jeszcze wejdziemy. Wejdziemy, tak. Wejdziemy. Ale myślę, że wy tego nie zobaczycie. Znaczy wy wejdziecie, powiedziałaś wejdziemy, czyli TVR wchodzi do jacuzzi, a my oglądamy, robimy zdjęcia. Tego jeszcze nie było. Będzie odwrotna. No to będzie. Będzie dzisiaj. Dziękuję, życzę miłych wrażeń. Dziękujemy, również pozdrawiam serdecznie. Idziemy dalej. Jesteś sławny, jesteś rozpoznawalny. To ja to mówię. Powiedz, czy to jest męczące? Czy być może ci to pomaga w załatwieniu różnych spraw trudnych, które trzeba gdzieś tam przyspieszyć w urzędzie? Nie. Jeśli chodzi o jakieś sprawy urzędowe, nawet spotkania z władzą, to nie staram się jakby nadużywać swojego statusu społecznego. I zresztą ludzie tak widzą, że jestem, poznają mnie. To widać i to jest naprawdę, to jest fakt. Tak więc ja też to widzę, że ludzie się patrzą na mnie i rozpoznają mnie, co jest bardzo miłe, jeśli chodzi o takie odczucia wewnętrzne. Natomiast nie wiem, co oni tam sobie myślą, ci ludzie, ale no są ludzie i ludziska. Wiadomo, że jeden podejdzie i się przywita ze mną, poprosi o autograf, a drugi będzie mi tam faki sprzedawał i ciupy słał. Tak więc no jest to troszeczkę męczące, nie ukrywam, no ale... Ja tak od 15 lat już jestem na takim piedestale, tym najwyższym, no i jakoś po prostu nauczyłem się z tym żyć i nauczyłem się odbierać krytykę. Mam bardzo duży dystans do swojej osoby, do tego, co robię, tak więc ludzie, którzy myślą, że mnie obrażają, to naprawdę mi to wisi i powiewa. Czyli krytyka w twoim odczuciu jest bardziej dla ciebie budująca. Jeśli chodzi o konstruktywną, jeżeli ktoś po prostu napisze nienawidzę cię, bo nie, no to ja z takim człowiekiem nie mam o czym dyskutować, ale jeżeli ktoś mi poda jakieś konkrety, że no tutaj nieładnie to śpiewane, to zafałszowane, tam coś, co się nieładnie zachowałem, no to wtedy ja biorę to do siebie i przypominam sobie ten fakt, a co ja zrobiłem, a być może zmęczony byłem, ale to mnie nie usprawiedliwia, przecież jestem osobą medialną, muszę być zawsze uśmiechnięty, piękny, ładny, uczesany. Właśnie, może. No i tak dalej. Tak więc jeśli człowiek ma do mnie jakieś tam po prostu zarzuty i to w sposób taki racjonalny przedstawi, jak najbardziej ja tego wysłucham i szanuję. No jak ludzie, którzy tam dla zasady siedzą przed komputerem i po prostu klikają, uważni na odległość i tam w okopie siedzą i nie wychylają się, obrażają, no to ja nie dyskutuję z takimi ludźmi. Powiedz, jako zespół koncertujecie nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Którą publikę bardziej wolisz? Czy może ona nie jest w ogóle różna? Jest taka sama? W zasadzie to są wszędzie Polacy, prawda? Bo my gramy dla... Polonii. To są Polonie, tak. To jest Polonia, tam mieszkająca za granicą. Oczywiście ta Polonia przyprowadza już swoich tam, nie wiem, znajomych, którymi ci znajomi to są, nie wiem, ci Tubylcy tak zwani, czyli tam, nie wiem, Anglicy, Londyńczycy i różni inni tam ludzie, ale w większości są to Polacy i no wiadomo jest rzeczą, albo nie wiadomo, muszę to teraz przedstawić, że no dla Polonii gra się troszeczkę inaczej. Tam ludzie przyjmują zespół jako fragment albo część Polski. Oni po prostu ciebie traktują nawet nie jak przyjaciela, ale jak rodzinę. Oni po prostu cieszą się, że ty z nimi rozmawiasz, że zdjęcia robisz, że nawet im rękę podałeś. Zapraszają ciebie na obiady, oferują się, że zabiorą na wycieczkę, pokażą miasto i tak dalej. To jest takie miłe, tak przyjemne, że po prostu do tego w Polsce się nie spotyka, no bo wiadomo, że tutaj jakby jest nastawiona na tą ilość hurtową, prawda? No przecież zespół Boys jest zespołem komercyjnym i tutaj ten impresariat nasz białostocki, no zawala nas tą robotą latem i czasami zespół w tygodniu może mieć nawet, nie wiem, od 5 do 10 koncertów, co jest bardzo męczące. I nie mamy czasu na przykład na jakieś obiadki wspólne, na jakieś tam wizyty u znajomych, tylko koncert, samochód, koncert, hotel i tak dalej, prawda?
A ta za granicą, to wiadomo, że do Stanów leci, no to przecież to jest 10 tysięcy kilometrów, no to nie uciekniemy od razu. Tylko zagramy koncert w sobotę, a potem 5 dni od znajomego do znajomego i tak się chodzi. Bo tam drink to jest normalna sprawa. Ale jest miło. Jest przyjemnie. Powiedz mi tak, na takie wyjazdy, czy zabierasz rodzinę? Nie zabieram rodziny z tego względu, że żona kiedyś była ze mną może 2 razy na dyskotekę, znaczy w trasę pojechała, ale to tylko dlatego, że akurat to było takie przyjemne, spożyteczne, ponieważ mieliśmy zaproszenie na ślub naszego szefa i zaraz po ślubie pojechaliśmy w trasę, no i Jan akurat ze mną była. No i ludzie ją, nawet ochroniarze traktowali ją jak moją jakąś kochankę, bądź kierowcę, bądź wszystko inne, tylko nie moją żonę. Ona się tłumaczyła, że jest moją żoną, no to ci ochroniarze mówili, tak, taki rząd, on ma tam, nie wiem, 20, prawda? No to moja żona powiedziała, kochanie, jedź, sobie sam. Tak, tylko że ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I to jest bardzo mądra osoba. Ona mi na przykład nie suszy głowy, że nie wiem. No bo ona to traktuje jako pracę, to jest moja praca, z której czerpię jakieś tam korzyści majątkowe i to jest jedyna moja praca, a poza tym jest to praca, która niesie dużo satysfakcji i naprawdę mnie cieszy, tak więc jestem, można powiedzieć, w czepku, nie w czopku. No i to tyle na temat rodziny. I moi synowie też są na tym etapie, że nie chcą się udzielać medialnie, jeżeli nawet ich proszę, że tam przyjechała telewizja do mnie, czy chcecie coś tam ze mną pokazać się w telewizji, jakiś wywiad, nie, tato, ty tam sobie jedź, a nas zostaw w spokoju. No i tak to właśnie się odbywa, że dom, to jest mój azyl, a ja to jestem ja do waszej dyspozycji. Super, dobrze oddzielić właśnie dom, pracę. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłeś.
Nagrałeś ostatnio w duecie z Bastą świetną piosenkę, Malina. Świetna piosenka, potwierdzam. Potwierdzają to też nasi radiosłuchacze. Na imprezach też ta piosenka po prostu bije rekordy. A coś może bliżej? I dlaczego duet, i dlaczego Basta? Wiesz co, trzeba przyznać i wspomnieć tutaj o koleżance Asi Kaczanowskiej. To jest Etna. Ona pierwsza się do mnie zgłosiła z propozycją duetu. Nie pamiętam, kiedy to było. To było już naprawdę jakiś czas temu, kilka lat temu nawet. Z tym, że ja jestem jakby uwiązany bądź przywiązany z firmą Green Star, z którą mam podpisany kontrakt. No i ten mój wizerunek jakby należy do firmy Green Star. No i wtedy to było na tej zasadzie, że nie za bardzo mogłem jakby no, udzielać się gdzieś tam w innych firmach, a Etna odeszła jakby od firmy Green Star i gdzieś tam po prostu w innej firmie wydała płytę, no i tutaj był jakby sprzeczność i konflikt interesów. Natomiast Ewa Basta jakby wszystko załatwiła. Ja powiedziałem, słuchaj Ewo, bo ona potem się Ewa do mnie zgłosiła, mówiąc, słuchaj Ewo, ja jeśli dostanę tylko zielone światło, jeżeli ty się dogadasz z firmą, nie ma problemu. I ona powiedziała, że nie ma problemu, fajnie, wszystko będzie dobrze ustawione, znam Czarka, czyli prezesa firmy, ja z nim wszystko załatwię. Proszę bardzo. I ona wszystko załatwiła od A do Z. Obrotna kobieta. Tego nie wiem, ale jeśli chodzi o taką pracę na planie i w ogóle i w biznesie, w show biznesie, jestem pełen podziwu dla niej, naprawdę w szoku jestem, bo nie dość, że ma dwa oddzielne biznesy, to jeszcze prowadzi jakiś tam swój program, zespół. Poza tym muszę tutaj powiedzieć, że praca na planie zdjęciowym, który był od początku do końca jej pomysłem i to wszystko ona zgromadziła, tych statystów, te wszystkie rzeczy. A tego trochę było. Prawda. Ja byłem pełen podziwu. Na koniec jeszcze ci strażacy nas tą wodą polewali o trzeciej w nocy. To wiesz, rewelacja była. Ale to się przyjemnie wspomina. Wydaliście mnóstwo płyt, mnóstwo teledysków, mnóstwo piosenek. Czy coś szykujecie teraz nowego? Coś w planach? Mam nadzieję, że nie będzie to odebrane jako jakieś tam chwalenie się, ale no, wokół zespołu Boys dzieje się bardzo wiele rzeczy, takiej dość dużej zawieruchy medialnej. Żeby nas wszystko powiedzieć, tak szybko w telegraficznym skrócie. No, kończę już pisać książkę. Będzie to taka autobiografia. W zasadzie bardziej o mnie, oczywiście o zespole Boys. Będzie tam poruszone wiele wątków rodzinnych, biznesowych i tak dalej. Teraz ostatnio byłem na rozmowie z panią Niną Terentiew, która jest odpowiedzialna za te wszystkie rzeczy, które dzieją się w Polsacie. No i otrzymałem znowu zaproszenie na występ z zespołem na koncercie sylwestrowym. Również w ramach przeprosin będzie jeszcze kilka niespodzianek na tej scenie, które się szykują właśnie podczas tego koncertu sylwestrowego. Super, super. O to, że po prostu, że ja tam troszeczkę miałem zarzuty, że wystąpiliśmy na tym koncercie, że podobno wyszliśmy obronną ręką z tego koncertu, a żadnej zmian, które nas nie było, na billboardach nas nie było, w Radiu Z nas nie było, które to radio miało patronat nad tą imprezą, tak więc tutaj miałem żal jednak do tej całej jakby organizacji. Co jeszcze? No jestem w trakcie teraz robienia filmu również o zespole Boys. A film to tak mniej więcej o czym? Możesz nam coś przybliżyć? To będzie jakby, ja wiem, czy to... To tak jakby będzie dokument fabularyzowany o zespole Boys, o wszystkich chłopakach zespołu. To będzie po prostu taka kamera jakby, również takie plany offowe będą, że oni będą jeździć z nami na trasę koncertową, to co się dzieje w hotelu, na koncercie, przed koncertem, po koncercie, w samochodzie jakieś nasze rozmowy. Tak więc to, no myślę, że to będzie ciekawe, ponieważ nie sztuka jest zrobić film, nie wiem, fajny z akcją, ale ludzie chcą wiedzieć, co tam z tyłu się dzieje wszystko, tak? Że nie to, co oni widzą na scenie, tylko co tam jest, co w hotelu, co tam Marcin się długie wnosi, coś tego, tam jakieś majtki kurde zmienia, czy tam skarpety jakieś białe, które są teraz już czarne, albo i stoją na bardzo, tak więc no. Będzie się działo, no. Słyszałam w wielu wywiadach, że cały czas mówisz, że nie masz przepisu na sukces. Ale ja bym chciała, żebyś parę rad chociaż udzielił tym zespołom, które chcą właśnie występować na scenie, chcą zaistnieć, chcą tą przygodę z muzyką zacząć. Chcę zmienić na tekst, jak się patrzy, że
Wiesz co, z tym sukcesem to jest tak, że no ja naprawdę, ja przecież liczę na jakąś piosenkę, którą napisałem, a wiem, że to jest rzecz gustu i ludzie też tego nie rozumieją, że pisząc, że nie wiem, że Marcin wydał, nie wiem, najgorszą płytę w swojej dyskografii, bądź Marcin wypalił się, nie pisze już tak fajnych piosenek, a ja po prostu jakiś tam utwór wkładam więcej serca, wiesz, no bardzo mi się podoba, myślę, kurczę, jak on jest taki, nie wiem, jest fajny, non stop go słucham, a komuś to się nie podoba, ja po prostu, no, bardzo mnie to martwi, no, ale ja jestem do tego przyzwyczajony, więc naprawdę nie wiem, jaki jest przepis na sukces. Myślałem, że piosenka Lody będzie na przykład wielkim hitem, no bo to już tak, kurde, prosty tekst, już tak specjalnie go tak zjechałem totalnie i tak jeszcze taką, wiesz, ścieżkę mam do niego, że wymyśliłem, że to będzie taki typowa disco poluwa Rzeszowa. I też ludzie jadą po mnie, że to też nie jest to. Myślę, kurde, już nie wiem, co mam robić. Tak jest, nie, z tym przebojem to jest różnie. To jest również rzecz chyba pokoleniowa, ponieważ widzę, że niektórzy, jak ludzie są moi fani, którzy słuchają mnie od roku, powiedzmy, 2001, czyli od płyty Biba, to dla nich najlepsza płyta jest na przykład Biba i Jumpreza, prawda? A potem już nie ma żadnej. A te wcześniejsze na przykład już się nie liczą. Dla tych, którzy są ze mną od początku, najlepsze płyty to są na przykład, nie wiem, Łobuz i Drani i płyta OK. A reszta już się nie liczy. Tak więc naprawdę to jest przekrój, no, od skrajności w skrajność. Tyle ile ludzi, tyle gustów. No dokładnie, tak więc tutaj, mówisz, panowie i panie, piszcie, może się uda. Ja tylko uczulam was na jedno, że nie bądźcie aroganccy i na scenie, i medialnie, ponieważ ludzie bardzo właśnie obserwują to, jak wy się zachowujecie, jak wypadacie w telewizji. I właśnie to zauważyłem, jest jakby też kluczem do sukcesu, że jeżeli będziesz bardzo arogancki i będziesz, nie wiem, mawiał wszystkim, że jesteś najlepszy, no to niestety ten krąg zaufanych i takich, nie wiem, ludzi, którzy będą cię lubić, będzie się pomniejszał. A ja myślę, taki skromny, fajny, szczery, no to ludzie będą cię lubić. Ja zawsze powtarzam takie motto moje życiowe, że cierpliwość i pokora drogą do sukcesu. Nieważne, czy to będzie trwało rok, czy 10 lat, czy jak w moim przypadku 15. Ale po 15 latach opłaca się.
Powiedzmy tak, w zespole masz tancerzy. Dlaczego akurat facetów? Czy z facetami lepiej się dogadać? Mniej konfliktów jest? Mniej czasu zajmują w garderobie? Dziewczynami nie wie się. To był żart oczywiście. Wiesz co, moim marzeniem zawsze było, jak założyłem zespół, ten band najpierw, prawda, w Prostkach, gdy ja tam na klawiszach grałem, tam bas był, gitara, perkusja i tak dalej. To jednak jak patrzyłem na to, wiesz, na początku, jak powstał zespół New Kids on the Block, potem The Backstreet Boys, potem NSYNC, Westlife i tak dalej, te wszystkie zespoły, te boys bandy, te tańczące, Take That, no to zawsze chciałem po prostu tańczyć na scenie. Moim marzeniem było tańczenie na scenie. No i akurat nadarzyła się okazja, poznałem chłopaków z Grejewa, super tańczących. No i tak to się po prostu już teraz się ciągnie. I to nie było tak, że akurat dziewczyny nie, bo dziewczyny są niedobre, bo mają tam raz w miesiącu pewne sprawy, które nie pozwalają po prostu tańczyć i są bardzo nerwowe. Nie, to w sumie nie. Po prostu chciałem, żeby był typowy zespół męski, żeby te dziewczyny tam piszczały i tak dalej. No i tak. I tak się udało. Momenty, że pamiętam 97 rok, pierwsze nasze koncerty, to autentycznie jak na desach, po prostu ochroniarze wynosili omdlałe dziewczyny. Ja w szoku byłem. Stoję na scenie i nie wierzę. Na scenie idzie bramka, to jest jedno dziewczynę po nim. To może druga dziewczyna, jak... Rosnę. Panie, to... Ale właśnie podczas takich koncertów na scenie nie tylko padają dziewczyny, ale też i garderoba. I to czasem z numerem telefonu, tak? Nawet na jakiś już... To chyba studenci zapoczątkowali, wiesz, taki dla jaj to zrobili, żeby tam może się pośmiać z nas, ale my to jak zwykle, no, po swojemu na luzacku to, wiesz, przyjęliśmy i pamiętam w Gdańsku taki koncert, Klub Kwadrat chyba. Nie wiem, czy jeszcze istnieje w Gdańsku, że tylko wyszliśmy na scenę, to cała scena, jak zaczęły tu rzucać, cała scena była usłana właśnie tymi takimi największymi rozmiarami biustonoszy i takie duże, takie reformy. I tam właśnie tam numer telefonu był tam podany, Marcin zadzwoń, kocham ciebie, Janek tam Wiśniewski i tak dalej, prawda? Wszystko dla jaj było, ale no, oczywiście to potraktowaliśmy jako dobrą zabawę. No i to mi się przyjęło, że chyba i to jest najbardziej spotykane na tych imprezach studenckich, typu Kortowiada, Feliniada, nie wiem, we Wrocławiu często graliśmy, tak więc tam od razu lezą tylko te, wiesz, majtki i te, wiesz, i te biustonosze. Powiedz mi, czego mogę Ci życzyć jako Tobie, jako Marcinowi Millerowi? W sumie, kurczę, teraz wszystko tak fajnie się układa, z szefem się dogadujemy, całkiem, może tak. Fajnie by było, gdyby media publiczne, oczywiście z całym szacunkiem do telewizji prywatnych, wielkie dzięki telewizjom lokalnym, ale żeby te media publiczne, które pobierają bądź co bądź od jakiegoś procentu publiczności, czyli tych oglądających abonament, żeby jednak wyszły naprzeciw wymaganiom publiczności, która, nie wiem, która chce słuchać muzyki disco polo i niekoniecznie trzeba ją pokazywać w takim niekorzystnym świetle, że jest to ten, nie wiem, najgorszy gatunek muzyczny, tylko nie wiem, no, w sobotę, czy tam 20-minutowy program, żeby był, powiedzmy, czy w niedzielę, tak? Więc kiedyś fajnie było na Polsacie, bo te programy były, a teraz już tego nie ma, ale powoli to wraca do łask. Jak będzie dalej, zobaczymy. Na pewno taki program miałby oglądalność ogromną. Tak jak teraz program Polo TV, prawda? Boją się takiej konkurencji. Nie, to są układy i układziki, no nie oszukujmy się, ale byłem świadkiem nawet czegoś takiego, takich zachowań różnych artystów, co było widać najbardziej podczas występu sylwestrowego, że no, byliśmy tak ignorowani, poniewierani, z takim uśmieszkiem przyjmowani, takim ironicznym. No, ale po prostu my robiliśmy swoje, no i tyle. No, mieliśmy tak zwaną spiętą pupę. No, ja tam pierwszy raz, jak wychodziłem na takiej scenie, zobaczyłem te 150 tysięcy ludzi. No, to kolana mi się upięły. No, myślę sobie, już jesteśmy, to trzeba pokazać klasę. No i tak. Już za drugim razem już było lżej, za trzeci to już mi z rąk jedli, tak, więc już. Disco polo jest udana impreza. Super. Nawet w metrze, pamiętam, kolega mówi, ty jadę sobie w metrze, a tam normalnie, wiesz, na tych telebimach wyświetlany zespół Boys, zakasował wszystkie zespoły, dzięki zespołowi Boys, Sylwester został uratowany i tak dalej.
lepszych opinii, recenzji nie trzeba. Jasne. A czego wam mogę życzyć jako zespołowi? Wytrwałości w tym, co robimy. No ja już mam 41 lat, więc nie wiem, ile jeszcze poskaczę, ale mam nadzieję, że jeszcze te 41 drugie poskaczę dalej. Jeszcze dasz radę skakać. Życzę więc tej wytrwałości, najwyższych skoków oczywiście. Dziękuję ci, Marcinie, za udział w dzisiejszym programie. Ja zapraszam na kolejny program za 2 tygodnie. Iwona Zajączkowska, do zobaczenia. Słyszałem kiedyś